Mogę już zabrać głos? Znajdziesz mi miała chwila 13, chciałbym punktualnie zacząć. Witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu, które organizują tutejsze kluby Gazety Polskiej i Księgarnia Gazety Polskiej, prezentowana tutaj przez w osobie pani Barbary Szybeckiej, która tutaj siedzi, pana Burzańskiego. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są... Naszymi dzisiejszymi gośćmi są historyk pan Tadeusz Burzański. I nie muszę przedstawiać, pan aktor Jerzy Zelnik. Pan Zelnik został naprawdę gościnnie w Hamburgu na kilka dni dłużej na naszą mocną prośbę. I bardzo dziękujemy, że pozostał tych 2-3 dni dłużej. W piątek poprowadził drogę krzyżową, którą pamiętamy. Niektórzy z nas byli na tej drodze krzyżowej, niektórzy może pana Zelnika już przy dzisiejszej niedzielnej też spotkali, ale zapraszam ponownie. Tematem dzisiejszego spotkania są żołnierze niezłomni i ich oprawcy. Chcemy dać państwu możliwość dzisiaj zadawać pytania naszym gościom. Do tej pory nie było takiej możliwości, były filmy, były spotkania, ale raczej żeśmy nie mieli takich szans, żeby odpowiadać na pytania. Pytania mogą dotyczyć tematu bieżącego, czyli żołnierzy wyklętych, historii współczesnej Polski czy starszej i też aktualnych wydarzeń w Europie. Dla tych z państwa, którzy mają książki z sobą lub chcą kupić, a książek mamy naprawdę dość sporo, chętnie służymy chwilą po spotkaniu na autografy, na krótkie rozmowy indywidualne, gdyż może być tak, że nie wszyscy nawet mają odwagę występować z pytaniami przed publicznością, że mają prywatne pytania. Więc zapraszamy do książek, do płyt obu panów. W kwietniu, ze względu na święta, nie będziemy mieli tutaj żadnych spotkań jako kluby, ale już teraz zapraszam w maju na spotkanie, może sobie przeczytam to po prostu, z panem Filipem Frąckowiakiem i panem Wiesławem Johanem na temat Józef Szaniawski, ostatni więzień PRL-u. Dla przypomnienia, pan Filip Frąckowiak jest synem profesora Szaniawskiego i znanej piosenkarki Haliny Frąckowiak. Także już teraz zapraszam w maju. Informacje będą na czas. To będzie też chyba 25 maja. W czerwcu, koniec czerwca, będziemy się widzieli ponownie. Będzie spotkanie z panem Leszkiem Żebrowskim. Tematy też aktualne. Także już teraz zapraszam. Życzę miłego wieczoru i też poznania tej prawdy, która dopiero do nas dobija. Tej prawdy, o której tak wspaniale mówił dzisiaj na kazaniach ojciec Wieliczko, gdyż tylko prawda jest tą, liczy się najbardziej, choć mogą być o niej różne opinie. Szanownych gości przedstawi teraz państwu pan Leszek Wasilewski. To będą cytaty z pewnych portali internetowych. Proszę bardzo, przekazuję głos. To się objawi. Dziękuję bardzo. Tadeusz Burzański, urodzony 21 marca w 1971 roku w Warszawie, jest synem profesora Tadeusza Burzańskiego, byłego więźnia obozu koncentracyjnego Stutthof, żołnierz AK, uczestnik kampanii wrześniowej i bliskiego współpracownika rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza wyklętego. Ojciec Tadeusza Burzańskiego po wojnie był adiutantem i kurierem rotmistrza Witolda Pileckiego, jego bliskim współpracownikiem. Przewoził do włoskiej Ankony, w której stacjonował II Korpus Polskich Sił Zbrojnych, na zachodzie generał Anders. Zebrane przez grupę Pileckiego informacje na temat stopnia sowietyzacji Polski. Zaproszony gość jest pisarzem, publicystą,
historykiem, specjalistą powojennej historii Polski, publikuje mianowicie w naszej Polsce tygodniku Solidarność w sieci Gazecie Polskiej, od lat związany z biuletynem informacyjnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, szef działu w Super Ekspresie. Jest autorem wielu książek, w tym Bestie mordercy Polaków, to reporterskie śledztwo autora dotyczące stalinowskich funkcjonariuszy, ubeków, sędziów, prokuratorów, wydana w 2011 roku. Oprawcy zbrodni bez kary, wydana w 2012 roku. Bestie 2, wydana w 2013 roku. Książki Tadeusza Płużańskiego zawierają osobisty zapis śledztwa prowadzonego przez kilkanaście lat. To historyczny, reporterski akt oskarżenia wobec tytułowych bestii, tych, którzy dożywają pośród nas spokojnej starości jako szanowani obywatele. Książki przybliżają sylwetki bezpośrednich oprawców oraz ich mocodawców i zleceniodawców. Poznajemy morderców generała Nila, rotmistrza Pileckiego, Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca i tysiące innych, bardzo wielu zapomnianych bohaterów. Ci, którzy skracali i odbierali im życie, mieli często bardzo długie biografie, sięgając III Rzeczpospolitej. Wszystkie książki warto polecić tym, którzy łatwo dają dziś wiarę, że PRL był państwem polskim, ludowym i demokratycznym. To lektura dla tych, którzy za przejaw choroby uważają zajmowanie się przeszłością i zadawanie bardzo trudnych pytań starszym osobom. Książki Tadeusza Płużańskiego pokazują także obraz współczesnej świadomości Polaków. Autor pomaga tym, którzy są nieświadomi historycznych faktów, udowadnia, że amnezja jest ciężką społeczną niemocą, chorobą. Czytając książki autora znajdujemy rozpacz, może ludzkie krzywdy, bezprawia i gniewu. Dlaczego za rozliczenie komunistycznych zbrodni zabrano się tak późno, co praktycznie uniemożliwia wydanie sprawiedliwego wyroku? Dlaczego ten proces jest tak ułomny? Bestie i oprawcy opływali w posadach, a dziś w wysokich emeryturach wielu z nich doczekało zaawansowanego wieku i zmarło bez osądzenia, nie doświadczając absolutnie żadnej kary za swoje zbrodnie. Dzięki książkom Tadeusza Płużańskiego zbrodnie na zawsze pozostaną na cokole, cokole narodowej hańby. Bo w książkach Bestie, Bestie 2, Oprawcy, Zbrodni bez kary, każdy czytelnik znajdzie ewidentne dowody ich winy. Jerzy Zelnik, aktor filmowy i teatralny. Pamiętny otwórca tytułowego Faraona w adaptacji powieści Bolesława Prusa w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, roli plasującej się w czołówce najbardziej spektakularnych debiutów w polskim kinie. Urodził się 14 września 1945 roku w Krakowie. Studiował w stołecznej PRL, którą ukończył w 1968 roku. Występował kolejno w teatrach. Starym w Krakowie, dramatycznym w Warszawie, powszechnym w Warszawie i w studio w latach 2005-2007 był dyrektorem artystycznym Teatru Nowego w Łodzi. W filmie debiutował jeszcze jako student we wspomnianej roli Ramzesa XIII w Faraonie 1965 roku Jerzego Kawalerowicza. Występ z miejsca zapewnił mu rozpoznawalność i popularność, zwłaszcza wśród żeńskiej części widowni. Szybko otrzymał dalsze propozycje, pojawiając się czasem w kilku produkcjach rocznie. Stworzył wiele znaczących kreacji, występując w takich filmach jak Przekładaniec, Krajobraz po bitwie, Piłat inni, Ziemia obiecana, Smugi, Cienia, Hipoteza, Skorpion, Panna i Łucznik, Znikąd donikąd, Tańczący jastrząb, Droga w świetle księżyca, Jej powrót, Pismak, Kobieta i kobieta, Dzieje grzechu. Zagrał w kilku polskich produkcjach historycznych: Bolesław Śmiały, Królowa Bona i Epitafium dla Barbary Radziwiłł.
1979 zasłynął z występu na małym ekranie w tytułowej roli w serialu Doktor Murek. A w 1987 wystąpił w jednej z ról w telewizyjnej wersji Kopernikianki. Na przełomie lat 80. i 90. Zelnik wziął udział w kilku polsko-amerykańskich produkcjach. End the Violence, Stop and Rhyme, Schuller czy Gospel According to Harry. Wystąpił też w dwóch filmach z gatunku horroru Magnum i Powrót Wilczycy. W latach 90. często gościł na małym ekranie w serialach Bank nie z tej ziemi, Fitness Club, Awantura o Basie czy wreszcie w telenoweli Klan. Wystąpił w roli księdza w kilku odcinkach Na dobre i na złe oraz jako właściciel galerii w Magdzie M. Dwukrotnie wcielił się w postać Mikołaja Chopina, ojca znanego kompozytora we francusko-polskim serialu Napoleon oraz w biograficznym obrazie Jerzego Antczaka Chopin Pragnienie miłości. Często użycza swojego głosu jako narrator filmów dokumentalnych i animowanych. Ostatnio wziął udział w serialu obyczajowym Urszuli Urbaniak, Teraz albo nigdy. W 2011 roku otrzymał rolę w serialu Rezydencja. W 2006 roku odcisnął swoją dłoń na bursztynowej Promenadzie Gwiazd podczas Festiwalu Gwiazd w Gdańsku. A w 2007 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 wszedł w skład Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. W rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskim pan Jerzy Zelnik opowiada o powodach wycofania się z blasku Flash. Przyznaje, że jego życie zmieniła ciężka choroba i cierpienie jego żony oraz katastrofa smoleńska. Dziękuję. Serdecznie powitajmy. To może na początek byśmy ten drugi utwór spróbowali, żeby tak wprowadzić. Myśmy z panem Pawłem Piekarczykiem i Leszkiem Czajkowskim, który jest autorem tekstów i muzyki, wspaniały autor, nagrali z Jankiem Pietrzakiem, nagraliśmy taką płytę pod tytułem Żołnierze niezłomni, a nie wyklęci, bo tak zmieniliśmy pod wpływem sugestii IPN-u. Pod tytuł Podziemna armia powraca. Hen w Lublinie dawno temu, w lipca skwarny czas wakacji trochę głośniej. Nastąpiła bez problemu prosta zmiana okupacji. Głośniej. Niemcy wyszli, Ruscy przyszli, ot i ceremonia cała. Bowiem po sąsiadów myśli Polska wolną być nie miała. Ci, co mieli nas wyzwalać, swój zaczęli ład utrwalać. Ci, co mieli nas wyzwalać, swój zaczęli ład utrwalać. Nocą jak tchórzliwy zając szedł PKWN po władzę, manifestem obwieszczając czas masowych uprowadzeń. Nowy etap polskiej kaźni tak się właśnie rozpoczynał. Bo Polacy najwyraźniej nie pragnęli praw Stalina, za to rząd kolaborantów wspierał nowych okupantów. Za to rząd kolaborantów wspierał nowych okupantów. Pod osłoną ruskich tanków mordowano chłopców z lasu. Działał obóz na Majdanku jak za hitlerowskich czasów. Z mocy rządnej krwi dekretów zapełniały się więzienia. Kto za Kalów z NSZ-u musiał wracać do podziemia. Przyszła pora socjalizmu, czerwonego bandytyzmu. Przyszła pora socjalizmu, czerwonego bandytyzmu. Hej, Lublinie dawno temu, w lipca skarny czas wakacji.
Świat nas oddał bez problemu bolszewickiej dominacji. Aktualność tej rocznicy pełna jest, jak się wydaje, bo sprzedajni politycy zawsze będą kupczyć kraje. KGB, SB, Gestapo, kapo zawsze będzie kapo. KGB, SB, Gestapo, kapo zawsze będzie kapo. KGB, SB, Gestapo, kapo zawsze będzie kapo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że to jest dobre wprowadzenie w tematykę. Zmiana okupacji z sowieckiej na niemiecką. Może na początek warto podkreślić, no, kto to byli żołnierze wyklęci bądź też niezłomni. Ja mimo wszystko będę używał podwójnej terminologii. Uważam, że termin wyklęty żołnierz dobrze opisuje to, co ich spotkało podczas drugiej sowieckiej okupacji. Oni byli mordowani, oni byli wyklinani przez cały czas PRL-u. Jak wiemy o rotmistrzu Pileckim, czy generale Fildorfie, czy innych wybitnych postaciach niepodległościowego podziemia, nie można było mówić. Istniały zapisy cenzorskie na te osoby. A śmiem twierdzić też, że w trzeciej, tak zwanej III Rzeczpospolitej, ci ludzie, ci nasi bohaterowie cały czas są ludźmi wyklętymi. Oni z wielkim trudem wracają do naszej świadomości, do naszej pamięci, czego również przykładem są prace na warszawskiej Łączce, o czym zapewne jeszcze porozmawiamy, ale to jest proces niezmiernie żmudny i napotykający na szereg problemów. Sprawa wydawałaby się oczywista, prawda? Musimy wykopać naszych narodowych bohaterów i co chwila są z tym kłopoty. A to nie ma pieniędzy, a to władze nie wydały odpowiednich zgód. Generalnie jest taki klimat, drodzy Państwo, żeby ci ludzie zostali w ziemi. To by było najlepiej, żeby oni sobie w tych dołach śmierci dalej funkcjonowali i żeby nie zaprzątali naszej pamięci. Wykreowano nam niestety nowe elity, czy też te elity same się wykreowały, elity okrągłostołowe, tak, które przyćmiły to pokolenie II Rzeczpospolitej, pokolenie właśnie Pileckiego czy Fildorfa. Tak, ja zwrócę uwagę tylko na jeden może drobiazg, a może to jest ważna sprawa. Spróbujmy porównać dwóch generałów. Generała Wojciecha Jaruzelskiego i generała Augusta Emila Fildorfa Nila. Gdyby przeprowadzić sondaż opinii publicznej w Polsce, wśród Polaków mieszkających za granicą, myślę, że odpowiedź na pytanie, kim jest jeszcze generał Jaruzelski, byłoby powszechne, byłoby oczywiste, prawda? Większość Polaków wie, co to jest za człowiek. I niestety ocenia go również pozytywnie. To jest skutek propagandy komunistycznej czy postkomunistycznej, która cały czas trwa. Natomiast gdyby spytać o generała Augusta Emila Fildorfa Nila, to niestety jest tak, że większość Polaków odpowiedziałaby: nie wiem, nie znamy tej postaci. W ogóle ma jakieś dziwne nazwisko, prawda? Fildorf, można się zastanawiać, jak to się wymawia, może Fieldorf, prawda? Jest to osoba, którą zamordowano, którą komuniści zamordowali, trochę inaczej niż większość naszych bohaterów, bo on został powieszony, on nie został zastrzelony w podziemiach krakowieckich, tylko powiesili generała. A potem skutecznie wyplenili pamięć o tym człowieku. No i dzisiaj jest taki efekt, że niestety Jaruzelski, prawda, człowiek, który się jak najgorzej zasłużył w polskiej historii, jest osobą znaną i lubianą, natomiast generał Fildorf cały czas pozostaje żołnierzem wyklętym. Stąd ten termin. Wydaje mi się, że należałoby go utrzymać.
prawda? Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że byli to żołnierze niezłomni. Niezłomni dlatego, że taką postawę prezentowali. Postawę walki do końca. Mimo sytuacji geopolitycznej, mimo zdrady aliantów w Teheranie, a potem w Jałcie, mimo tego, że nasze Kresy Wschodnie zostały zagrabione przez Sowietów, mimo tego, że zdawali sobie świetnie sprawę, jak ich walka się skończy, że na ogół wiedzieli, że nie wyjdą z tego żywi, po prostu. Albo zginą w lesie, okrążeni w jakiejś obławie UB, milicji czy KBW, w którym służył do dziś bardzo popularny i uważany za autorytet Zygmunt Bauman, socjolog. Niektórzy mówią, że to wybitna postać, a to jest po prostu funkcjonariusz zbrodniczej instytucji czysto sowieckiej. Niezłomni w końcu dlatego, że oni się nigdy nie poddali. Oni się nie poddali również w śledztwie ubeckim, czy też w śledztwie informacji wojskowej. Tak jak rotmistrz Pilecki, prawda? Większość dowódców miała propozycję współpracy z prześladowcami. Nie zgodzili się, dlatego musieli zginąć. Taki był ich kres, więc albo w lesie, albo po prostu w więzieniu, prawda? Takim przykładem najtragiczniejszym chyba, czy też najbardziej znanym, no jest ta katownia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Tam trafili ci najważniejsi i stąd dzisiaj tak ważne są te prace, które są przeprowadzane na Łączce. Drodzy Państwo, żeby przybliżyć też może wyprzedzić też pewne pytania, dlaczego ja się zajmuję tym tematem. Część z Was na pewno wie. Ja tylko powiem, że również rodzinnie jestem związany z tymi sprawami. Tak jak Pan przybliżył tutaj krótki życiorys, mój tato był bliskim współpracownikiem rotmistrza Witolda Pileckiego. Była to grupa, która się nie zgadzała na tą drugą sowiecką okupację. Na tą zmianę. Ta zmiana była tylko zmianą z okupanta brunatnego na okupanta czerwonego. I ta grupa działała przeciwko Sowietom. Działała metodami politycznymi. To nie byli żołnierze walczący z bronią w ręku w lesie. To byli żołnierze, którzy zbierali informacje o stopniu sowietyzacji Polski. Wszelaki, prawda? Jak wygląda podporządkowanie polityczne kraju po 1944-1945 roku. Jak wygląda gospodarka? Wiadomo, że razem z jednej strony, można powiedzieć, wchodziła Armia Czerwona, za nią NKWD, ale w drugą stronę też się odbywał ruch, czyli na przykład wiele polskich surowców jechało po prostu na wschód. Wiele polskich dóbr kultury tak samo. No, oni się interesowali też, no, czy istnieją jakieś młodzieżowe organizacje. Znaczy, no, czy w ogóle Polacy jeszcze pod tym sowieckim butem mogą się zrzeszać i mogą pracować. I mój tato jako kurier Pileckiego przewoził te informacje zdobyte na terenie kraju do włoskiej Ancony, gdzie stacjonował drugi korpus generała Andersa. Oni podlegali bezpośrednio generałowi Władysławowi Andersowi. I tak też w dużym skrócie, drodzy Państwo. No, ta grupa skończyła tak jak większość żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Aresztowanie w maju 1947 roku, ciężkie śledztwo na Rakowieckiej. Tam te bestie właśnie stalinowskie po prostu się znęcały. Nad Pileckim, nad moim ojcem, nad innymi członkami tejże grupy, próbując zmusić ich do przyznania się do win, których nigdy nie popełnili. Mieli się przyznać do tego, że byli szpiegami obcego imperializmu. No?
Oni podlegali Andersowi, polski generał. Oni się nigdy nie czuli szpiegami, czuli się Polakami, działającymi w interesie Polski. Mieli się w końcu przyznać do tego, że chcieli zabijać, mordować przedstawicieli ludowej władzy. To był drugi dekret obciążony karą śmierci. No? Próby zamachów na czołowe osobistości Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, tak się to dokładnie nazywało, co było zarzutem całkowicie wymyślonym. Ta grupa nawet nie miała broni, żeby strzelać do przeciwników politycznych. I podczas procesu jest taka znana scena, to można zobaczyć na filmie Ryszarda Bugajskiego. Stół sędziowski, prawda, za stołem sędziowskim siedzą panowie ubrani w polskie mundury. Można powiedzieć Polacy, prawda? Ale to byli właśnie ci komunistyczni sędziowie, którzy skazywali Pileckiego i całą resztę. Po drugiej stronie oskarżeni, prawda? Obciążeni właśnie zarzutem szpiegostwa i tych zamachów. Prokurator też w mundurze majora Wojska Polskiego. Przebierańcy, ja ich nazywam przebierańcami. To oni udawali, że byli Polakami, że służyli Polsce. Tak naprawdę służyli Moskwie, służyli Sowietom, służyli Stalinowi. I w pewnym momencie proces musiał zostać przerwany, ponieważ na stole sędziowskim wylądowała broń. Broń, którą ta grupa miała dokonywać wspomnianych morderstw. I dlaczego przerwano ten proces? Przerwano dlatego, że broń okazała się nie do odbezpieczenia. Ona była tak zardzewiała, nieużywana od czasów powstania warszawskiego. A ponieważ proces był procesem pokazowym, no taka informacja nie mogła pójść w świat. Zarzuty były przecież sformułowane w sposób bardzo poważny, udokumentowany. A to właśnie obalało całą konstrukcję oskarżenia. No. Ta broń pochodziła z powstania warszawskiego, jak powiedziałem. Była to broń rotmistrza Witolda Pileckiego, zakopana po kapitulacji powstania warszawskiego. Nigdy więcej nie użyto. Drodzy Państwo, rotmistrz Pilecki niestety z Rakowieckiej już nie wyszedł. Warto przywołać na początku znamienne słowa, zapewne większości Państwa znane. Oświęcim przy tym to była igraszka. Prawda? Mówi to człowiek, który przeżył okupację niemiecką. Prawda? Przeżył ciężki obóz w Auschwitz, do którego sam zresztą z dobrowolną misją poszedł. Prawda? I on mówi, prawda, przeżywszy niemiecką fabrykę śmierci, że UB powojenne, komunistyczne było gorsze. Prawda? Mój ojciec mógłby się podpisać pod tymi słowami i powiedzieć tak. Stutthof przy tym to była igraszka. Ojciec był w Stutthofie z kolei przez lata. Prawda? Uwięziony po konspiracji, która się rozpoczęła w 1939 roku. I oni rzeczywiście na Rakowieckiej dostawali potężny wycisk. To, co ci ludzie, prawda? Ci nie wiadomo, czy można ich tak nazwać, prawda? Te bestie, ich nazywam bestiami. Bestie stalinowskie. To, co oni wyprawiali z polskimi żołnierzami i dowódcami, to przechodzi wszelkie wyobrażenia. No? I na końcu w wielu przypadkach był strzał w tył głowy. Sowiecki strzał w tył głowy. To jest metoda sowieckiego uśmiercania przeciwnika politycznego. Tak samo strzelano w Katyniu. No? Strzałem w potylicę, nad tymi grobami śmierci, nad dołami śmierci właściwie, bo to nawet nie są groby. Tak samo również strzelano w Warszawie. No? Strzelano albo w piwnicach tej katowni przy ulicy Rakowieckiej, albo gdzieś na terenie więzienia. I co się działo dalej? Dalej gdzieś zwłoki były wywożone. Wywożone, jak mój ojciec pamięta, takim wózkiem na drewno zaprzężonym w konia. Prawda? I gdzieś ten wózek sobie jechał, prawda, pod osłoną nocy
nieznane miejsce. My dopiero od niedawna wiemy, że to jest właśnie warszawska Łączka. I tamci ludzie, ci nasi bohaterowie byli wrzucani w sposób barbarzyński do wykopanych wcześniej dołów. Tak samo jak w Katyniu. Ślad miał po nich zaginąć. Oni mieli właśnie pozostać w tej ziemi. Dzisiaj szczęśliwie mamy IPN, mamy ekipę profesora Szwagrzyka, jakże zasłużonego do tych spraw. Możemy tych żołnierzy wydobywać z ziemi. Profesor Szwagrzyk pięknie to określa takim mianem, prawda, że tym ludziom przywracamy imiona i nazwiska, tym szkieletom, prawda? Często one są właściwie na ogół w fatalnym stanie, bo raz upływ czasu, prawda? Ile czasu minęło od tego momentu, to są lata 50. Prawda? A dodatkowo jeszcze pomagano, prawda, tym szczątkom, żeby one się rozkładały lepiej, posypując wapnem. Prawda? I dzisiaj właściwie nie ma szkieletu, który byłby w całości zachowany. Kolejna sprawa utrudniająca identyfikację jest taka, że ci ludzie w większości to byli młodzi chłopcy, którzy nie zdążyli założyć rodzin, nie zostawili stąd dzieci. Prawda? Więc identyfikacja tych szczątków odbywa się na podstawie DNA dalszej rodziny, co jest procesem niezmiernie żmudnym i skomplikowanym, ale jak mówię, chwała profesorowi Szwagrzykowi za to, co robi. Powiem jeszcze tak, że gdyby nie mielibyśmy dzisiaj żołnierzy wyklętych w przestrzeni publicznej, nie moglibyśmy o nich mówić zapewne, gdyby nie dwie osoby. Te dwie osoby to są, tak przypadkowo się, a może nie przypadkowo, tak się stało, że obaj zostali w Smoleńsku. To jest profesor świętej pamięci Lech Kaczyński, a i profesor Janusz Kurtyka. Tym dwóm dzielnym mężom stanu zawdzięczamy to, że żołnierze wyklęci wracają do naszej świadomości. Dzisiaj dodamy do tego profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Ja bym powiedział takiego kolejnego współpracownika.